Cześć, witam ponownie na kanale regeneratywnie.pl. Strasznie Was przepraszam, mam tyle pomysłów na nagrania i po prostu totalnie nie mam kiedy nagrywać, więc teraz w samochodzie pomyślałam, że zacznę. Może coś dogram, jak będę zmieniać kwatery dla owiec, nie wiem czy to się uda, żeby dźwięk było słychać, ale po prostu mam Wam dużo rzeczy do powiedzenia. No to zacznijmy. Więc tak, słuchajcie, z najważniejszych wiadomości to są wiadomości wydawnicze. Ci z Was, którzy byli zapisani na newsletter związany z książką You Can Farm, ci dostali już informację o tym, że będzie drugi tom Joela Salatina. Pracujemy od nim już od początku roku i po raz drugi nabrałam się na to, że wyszły mój brak doświadczenia wydawniczego, bo przecież wydawcą zawodowym nie jestem. I za każdym razem przy obu książkach mi się wydawało, że już jak mamy zrobione tłumaczenie i redakcje, to już takie zostały same grosze i to będzie szybko. Okazuje się, że niestety to nie jest szybko. Drugi problem, jaki miałam, to to, że zakładałam, że ponieważ jest straszny kryzys drukarniany, dużo słyszałam, że drukarnie się zamykają, bo nie ma pracy, więc myślałam, że bez problemu przed świętami sobie tą książkę pyknę. Taki druk książki to jest około 2 tygodni, no i tuż po druku oczywiście trzeba sprawdzić, czy wszystko jest ok, odebrać to, popakować i tak dalej, ale myślałam, że bez problemu zdążę to robić przed świętami, żebyście mogli dostać drugi tom na święta, taki miałam plan, ale niestety wygląda na to, że możemy się nie wyrobić, więc absolutnie nie jestem w stanie obiecać tego, że książka wyjdzie przed świętami. Myślę, że realistycznie bym założyła, że książka wyjdzie jakoś w pierwszym kwartale 2023 roku. Może jakoś w okolicy walentynek czy coś, żeby jakiś termin taki fajny był. Ale no niestety, może jakiś cud się stanie i uda nam się wydać przed świętami, ale absolutnie się na to nie nastawiajcie. Jeśli chcecie kupić komuś książkę na prezent, no to niestety, ale na Waszym miejscu bym się nie nastawiała na to, że druga książka Salatina wyjdzie na święta. Ale na pewno będziemy otwierać przedsprzedaż niedługo. Teraz pracuję nad nową stroną internetową, żebyście mieli tam więcej informacji. Do tej pory na stronie www.regeneratywnie.pl była tylko strona sprzedażowa książki You Can Farm. Teraz chciałabym powiększyć tą stronę. Po pierwsze będzie informacja o obu książkach, jakie wydajemy, ale też znajdziecie tam informacje o naszym gospodarstwie, o wszystkich mediach społecznościowych, więc na pewno będzie tam dużo więcej rzeczy i z czasem będziemy tą stronę rozbudowywać. Ale co jest ważne? Ważne jest to, że jak tylko ruszy strona, to chciałabym rozpocząć przedsprzedaż drugiej książki Joela Salatina, czyli książki Dochodowe gospodarstwo, produkcja, profity, przyjemność. Jest to książka, która jest niejako uzupełnieniem książki You Can Farm. Jest napisana 20 lat później, więc jest to w porównaniu do You Can Farm bardzo świeżynka, bo w oryginale została wydana 5 lat temu, więc jest tam dużo tematów poruszone, których w pierwszej książce nie ma. Pierwsza książka jest taka super ponadczasowa, bo mówi o takich bardzo ogólnych rzeczach, o światopoglądzie, o tym, jak podejść do prowadzenia gospodarstwa, na co się nastawić, jak się, na co zwracać uwagę, jak to gospodarstwo kupujemy, jak rozpocząć, żeby środowisko nas zaakceptowało jako nowego wieśniaka. A ta druga książka już bardziej się skupia na marketingu, na tym, jak sobie poradzić już z prowadzeniem tego gospodarstwa, żeby było dochodowe, ale ta książka porusza też tematy już bardziej nowoczesne, czyli jak się odnaleźć w internecie, jak tą sprzedaż w internecie poprowadzić. Oczywiście to nie jest taki bardzo punktowy opis tego, jak założyć stronę czy coś, bo to oczywiście nie o to chodzi, ale bardziej chodzi o to, jak podejść do tej sprzedaży w internecie, jak tam się pokazać, żeby zbudować zaufanie, jak korzystać z nowych technologii, żeby na przykład stworzyć sobie sieć dostaw, jak to logicznie i logistycznie
sobie poukładać dzięki temu, że mamy dostęp do technologii, do jakichś programów, więc tego typu rzeczy tam są. Oczywiście są też takie bardziej podstawowe rzeczy sprzedażowe, co robić, żeby zarobić, żeby nie popaść w długi. Jeśli przeczytaliście pierwszy tom, to na pewno wiecie, jak mniej więcej Saladin pisze i że wszystko to, co on mówi, jest dosyć mocno ponadczasowe. Aha, no i jeszcze ostatnia rzecz, właściwie to o tej nowej książce tyle na razie chciałam powiedzieć. Śledźcie stronę www.regeneratywnie.pl, bo tam niedługo osoby, które nie są zapisane na newsletter albo zapiszą się teraz na newsletter You Can Farm, nie dostaną darmowego fragmentu nowej książki. Dopiero jak pojawi się nowa strona internetowa, będzie można się wpisać na newsletter i dostać darmowy fragment nowej książki Joela Saladina. Ale mam do Was ogromną prośbę, bo wiem, jak bardzo wielu z Was książka się podobała, książka You Can Farm, i jak bardzo czekacie na drugą książkę. I jeśli chcecie mi pomóc, to bardzo byłoby mi miło, gdybyście weszli na stronę Lubimy Czytać, tam sobie ją możecie wygooglać. Myślę, że tutaj wrzucę link do niej, bo nie wiem, czy to jest lubimyczytać.pl, czy com, czy jak to tam, jakie tam to dokładnie ta strona internetowa jest. Ale jak wejdziecie na stronę Lubimy Czytać, to tam możecie znaleźć You Can Farm i zostawić swoją opinię. Więc jeśli macie chwilę, to wrzućcie tam swoją ocenę. Jeśli macie dłuższą chwilę, to wrzućcie tam swoją recenzję albo napiszcie kilka słów, bo myślę, że naprawdę warto, żeby ta książka była promowana i żeby ta książka trafiała do ludzi. A jak wiecie, te wszystkie googlowe tam maszyny i te boty i tam nie wiem, co tam pozycjonuje rzeczy, jeżeli ta książka będzie miała dużo opinii na portalu Lubimy Czytać, to też jak ktoś będzie szukał o niej informacji, no to będzie wyżej wyskakiwać i będzie to bardziej kuszące. Więc jeśli byście mieli ochotę nam pomóc, no to wskoczcie tam i napiszcie, co myślicie o książce. Tak długo, jak to będzie opinia uczciwa, to będę Wam bardzo wdzięczna. Nie mówię, że musicie pisać 5 gwiazdek, napiszcie uczciwą opinię. Okej, ja lecę robić coś na gospodarstwie, może spróbuję coś nagrać, nie wiem, czy mi się uda, ale może kilka newsów Wam pokażę, bo trochę rzeczy się popojawiało i fajnie by było, żebyście wiedzieli, co się dzieje. Okej, to tak na szybko Wam pokażę, że ostatnio mieliśmy ciekawą sytuację. Znajomi prosili, żeby im kupić przyczepkę dla koni i przetrzymać parę dni, bo tam przyjadą sobie odebrać za jakiś czas. No, więc odebraliśmy tą przyczepkę, przy okazji się spytaliśmy pana, czy nie ma jakichś starych przyczepek, które się do niczego nie nadają, poza tym, że do niczego. No i właśnie powiedział nam, że ma taką, nie ma co z nią zrobić, bo... bo jest tam już stara, niby na chodzie, niby zarejestrowana, nie ma przeglądu zrobionego, ma tutaj dziurę wyjedzoną przez konia albo jakąś tam zamoczoną. No i powiedział, że w sumie nie wiedział, co z tym zrobić i że nam sprzeda za 2000 tą przyczepkę. Więc pokażę Wam, jak ona wygląda. No więc ta przyczepka wygląda tak. Tą farbę sobie spokojnie zdrapiemy, przemalujemy, dach wyczyścimy. Tak naprawdę, tak jak mówię, ona normalnie jest zarejestrowana. Jakbyśmy chcieli, to nawet moglibyśmy nią jeździć. Moglibyśmy nią jeździć po ulicy, ale my ją chcemy przerobić na chicken traktor, bo za taką cenę to taka przyczepka na chodzie. Super, myślę, że bez problemu ją przerobimy. Myślę, że tam zrobię kratkę, która po prostu będzie na stałe, a drzwiczki to będę otwierać właśnie te drzwiczki, którymi weszłam. No i tak jak widać, najważniejsze, że dach jest i dach jest super. Troszkę go odmalujemy. Zrobię żerdzie takie w naszym kurniku. Gniazda wstawimy i będzie sobie jeździł już po polach i nie trzeba będzie właściwie nic budować. Zdejmiemy podłogę, to jest ścianka działowa, bo to jest przyczepka na dwa konie. Zdejmiemy podłogę, rozmawiam z tym panem, bo ja się nie znam na przyczepkach. Pod podłogą podobno jest taka zwykła krata, więc na nią nałożymy gęstszą kratkę i będzie z głowy. No, jedyne co to właśnie tutaj są, tak jak widzicie, zniszczone części tej płyty. Ale prawdopodobnie może nawet i z tego to zrobimy. Wytniemy kawałek tej płyty, bo to musi być wodoodporna. I tutaj tylko odetniemy kawałek, nie będziemy wymieniać całości, tylko ten dół. Czymś to zabezpieczymy i tyle. Będzie śliczny kurniczek. I w końcu kury będą mogły iść na pastwiska. Strasznie. Przepraszam. Strasznie już się nie mogę doczekać. Jest mi bardzo przykro, że w tym roku one nie mogły wyjść na pastwiska. Niby mają terenu dostępne
2000 metrów ogrodu i do tego jeszcze sad i jak daleko chcą iść, to tyle mogą, ale niestety... Przepraszam. Ale niestety, no jednak nie jest to to samo, co kwaterowanie. Cześć, tak bardzo na szybko się nagrywam, bo film mi wisi już ze 2 albo 3 tygodnie, bo dzieciaki się tak pochorowały, że nic nie jestem w stanie robić. I nawet nie miałam kiedy obrobić tego filmu, więc zakończę to już na dziś. Więc głównie mówiłam Wam o książce i tam pokazałam tą przyczepkę, ale dosłownie mam już nagrany materiał na następny film. Mieliśmy wypadek z owcą, więc myślę, że jak tylko uda mi się zmontować ten film, to też go wrzucę, więc bądźcie czujni. Po prostu ten film będzie za długi, jeśli ja wrzucę ten cały materiał tutaj, więc myślę, że najprawdopodobniej, nie wiem, za 2 dni, może nawet jutro wrzucę ten drugi film. A teraz już się z Wami żegnam. Pamiętajcie, że tutaj poniżej wrzucam linki do wszystkich rzeczy, o których mówiłam. Bardzo będę Wam wdzięczna, jeśli wrzucicie jakąś recenzję na portalu Lubimy Czytać. No i trzymajcie się ciepło. Cześć!